Tak, szkoła podstawowa numer 30 wyglądała w marcu 2015 roku, kiedy termomodernizacja placówki trwała już pół roku. Tak, szkoła wygląda dziś. Było strasznie odrapane od zewnątrz, no i brudno było dosyć też na zewnątrz, no i zimno było w szkole. A teraz w naszej szkole jest właśnie ciepło. No, na zewnątrz, jak i w środku, było popsuto trochę, ściany były takie trochę bez tynku, no a teraz jest pomalowane, ładne, ocieplone. Jest lepiej niż było, są lepsze kolory, jest ogólnie lepiej. Fajnie jest. No teraz jest ciepło, no i szkoła ładnie wygląda też od zewnątrz, no i chyba dzieci lubią chodzić teraz do tej szkoły, bo im się podoba. Termomodernizacja szkoły trwała do listopada ubiegłego roku. Zakres prac, jak widać, jest ogromny, łącznie z dociepleniem wszystkich przegród zewnętrznych, z dociepleniem również przyziemia, z izolacją przeciwwilgociową przyziemia, docieplenie stropodachu, wymiana stolarki drzwiowej, wymiana stolarki okiennej, tej, która jeszcze wcześniej nie była wymieniona, jak również kompleksowa wymiana centralnego ogrzewania, instalacje centralnego ogrzewania. Wymieniliśmy dwa kotły węglowe na kotły gazowe. Wymieniliśmy również, co się rzadko zdarza w placówkach oświatowych przy tego typu remontach, całą instalację elektryczną, instalację zimnej, ciepłej wody oraz instalację kanalizacyjną. Nowa kotłownia była jednym z najważniejszych elementów modernizacji. Mieliśmy kotłownię starą, ponad 55-letnią, na paliwo stałe, czyli na koks, która była bardzo już awaryjna, kotły stare. I tą kotłownię zbudowano całkiem od nowa, teraz mamy nowoczesną kotłownię gazową, czyli na paliwa gazowe, na gaz. Termomodernizacji poddana została także sala gimnastyczna. Tak gruntowny remont to dla szkoły szereg korzyści. Szkoła zyskała oczywiście piękny wygląd, nową elewację mamy, no i lepsze warunki, została wymieniona cała elektryka, wszystkie lampy w szkole, więc mamy teraz odpowiednie oświetlenie, odpowiednią ilość luksów na stanowisku pracy. To jest bardzo ważne dla zdrowia i funkcjonowania dzieci w szkole. To nie jedyne korzyści płynące z remontu. Szkoła zyskała także nowe sale, między innymi pracownię komputerową, a dzięki nowej kotłowni udało się także stworzyć nową salę dla dzieci. Jest to sala, która jest nam bardzo potrzebna, gdy mamy bardzo dużo dzieci w oddziałach edukacji wczesnoszkolnej i dużo dzieci na świetlicy, dlatego ta sala, którą tutaj widzimy, bardzo nam jest po prostu niezbędna. Udało się ją pozyskać ze starej kotłowni. No, jest to nie do porównania to, co było przedtem. Jest wyremontowana, mamy tutaj zakupione nowe meble, które już środki na te meble były pozyskane wcześniej, przed termomodernizacją. No i dzięki temu dzieci zyskały nową salę do zabawy. Nie bez znaczenia są także oszczędności finansowe dla szkoły oraz korzyści dla środowiska. Placówka była 30. szkołą podstawową, która zyskała nowy wygląd dzięki miejskiemu programowi termomodernizacji obiektów oświatowych. Tak się dobrze składa, szkoła podstawowa numer 30, 30. placówka, a jednocześnie 14 przedszkoli zostało termomodernizowanych za kwotę około 90 milionów złotych. Połowę tej kwoty dopłaciło miasto, drugą połowę pozyskaliśmy zarówno z Narodowego, jak i Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. I bardzo się cieszymy, że ta szkoła o takich tradycjach została tak pięknie termomodernizowana, bo to jest przykład, że coraz lepiej dbamy o nasze placówki oświatowe. Koszt termomodernizacji placówki wyniósł ponad 2 miliony 200 tysięcy złotych.